Wiesz, że jak ja patrzę na ciebie, i to będzie zajebisty komplement, idzie petarda, komplement, jeżeli chodzi o komplement. Drże. Krzysztof Czeczot, jak patrzę na ciebie, to widzę siebie, jak mam 30. Mój Boże. A kiedy ty wystartowałeś ze swoją karierą? No jak się urodziłem! No tak, przepraszam. Na litość. Ja wystartowałem ze swoją karierą tak pierwszego dnia po zapłodnieniu, no. Już? Ty. Ja mówię o tobie. A, nie, no tak. Żeby... Nie, dlatego... Ja zacząłem karierę jeszcze, jak mój ojciec nosił mnie, wiesz, gdzie się nosi Krzysztof Czeczot, faceta przetrudny. Znaczy, znowu się cuknąłeś. Ja pierdził. Jest trudno. Dobrze. Odpowiadając... A dlaczego pytasz? Słucham, dlatego, że powiedziałeś, że 30. Ja sobie dzisiaj próbowałem policzyć, kiedy ty wystartowałeś w telewizji. W czym? W telewizji. Powiedziałeś telewizji. Cuknąłeś się. Nie! Cuknąłeś się. Ja staram się pokazać. Przeczot, cuknąłeś staram się pokazać, że też znam język angielski. All right? Okej. Okay. I że ja pamiętam... A jak jest cuknąć po angielsku? Make fucking mistake. Excuse me. A ty jedziesz w góry i mówisz, hej, baco, you make motherfucking mistake. No. Yeah. I od razu ciupaga. Że? Że ja, jak pewnie większość społeczeństwa, mojego pokolenia ludzi, ja cię znam z telewizji przede wszystkim. My się nie znamy prywatnie, myśmy mieli ze sobą... No a u Sochy? U Sochy mieliśmy ze sobą chwilę, bo ty musiałeś mieć chwilę z każdym, u Sochy. W sensie porozmawiać. Tak, bo Antek już się zainteresował. Tak, tak? To tak można? I z Borysem i z Justynką też mieliśmy tam chwilę. Okej, ale dlaczego pytasz o moment kariery? Bo to ja chciałem cię zapytać, kiedy ty poczułeś, że idziesz ulicą i wreszcie cię ludzie przestali nie rozpoznawać? Kiedy to było? Brzydula? Tak. To była Brzydula 12 lat temu, powiem nawet, można przekląć, bo to będzie trzeba, bo to w ramach cytatu. Jestem na stacji benzynowej, tankuję samochód. Aha. Wtedy w tamtych czasach, odległych czasach, dopiero wjeżdżały hot dogi na stację benzynową. Jest. Więc żeby opowiedzieć o tej historii, trzeba pamiętać o tym, że dopiero wjechały hot dogi, więc one są rarytasem. I ja... Antek, tak było. Tak było. Ty nie wiesz. Benzyna była rarytasem. I ja... Czasami łatwiej było zatankować hot doga niż benzynę. I ja dzieciaku, podjeżdżam... Myślę, że tą Polskę dali. Dziękuję. Ja podjeżdżam samochodem. Jakim? Volvo. Kuźwa, w tamtych czasach? W tamtych czasach. Krzysztof Czeczot. Respekt. Dziękuję bardzo. Mhm. Oglądałem telewizję, wiedziałem skąd brać przykład. Ja i Volvo, hello! To tak jak ja i choroba weneryczna, no. To musiał być wypadek. Więc do brzegu. Dojeżdżam na stację, tankuję, parkuję, tankuję, płacę, wychodzę. W tej kolejności na pewno. Tankuję, płacę, wychodzę, tak, tak. W tej kolejności. Mhm. I siedzi dwóch takich chłopaków. 14 dałbym do 15 lat. Jedzą te hot dogi. Ja idę, oni jedzą te hot dogi. Jeden do drugiego tak po cichu, ale ja słyszałem, ty, to jestem z Brzyduli. Kuźwa, ja, w Polsce ja, to jest gigantyczny komplement. I ja wtedy pomyślałem, no, przecież ja tam nie gram złego człowieka. Cóż, ja zawiniłem, że w taki sposób. Ale bo, przecież to jesteś jednym z najbliższych przyjaciół Brzyduli. No, ale, nie. Ale poczekaj, to ty chyba nie do końca rozumiesz. Jak facet mówi, w się w tobie z***ałem, to znaczy w naszym języku kocham cię. A, czyli no, rozumiem, że w wolnym tłumaczeniu to było, tak, hej, to jest tak, ten fajny gość dokładnie z telewizji. Dokładnie tak. Okay. Tak. No Krzysztof Czeczot, gdzie ty żyjesz? Znowu się cuknął. No, Krzysztof Czeczot.